Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Juno, a to jest gra Obcy Izolacja. W dodatku edycja Nostromo, czyli rozszerzona o chyba jakąś dodatkową misję czy coś. I cóż, co ja mogę na wstępie powiedzieć? Sama jeszcze jakiś czas temu nie pomyślałabym, że ta gra pojawi się na moim kanale. Pomijam już problemy z nagrywaniem jej. Ale nie jest to do końca gra w moim stylu. To znaczy, jest to gra, w której położono nacisk na elementy skradankowe, że tak powiem. A ja jednak, no, niezbyt pewnie czuję się w takich klimatach. Wiecie, jak coś mnie ściga, gdzieś trzeba się ukrywać. No, nie radzę sobie z czymś takim, miewam problemy. A tutaj jednak jeszcze jest to gra. No, której akcja dzieje się w kosmosie. I muszę przyznać, że jestem świeżo po przejściu Mass Effect i zawsze myślałam, że takie kosmiczne klimaty mi nie leżą w grach. A co się okazało, ja po prostu mam takie parcie na nie teraz, że no, nie wiem, tak mnie na obcego po prostu naszło. I to jest dziwne, bo film kocham. Oglądałam go, nie wiem, chyba za każdym razem, kiedy puszczali powtórkę w telewizji. I po prostu uwielbiam filmy Obcego, ale w żadne gry z tej serii nie grałam. Tę, no, przechodziłam tylko sam początek, pierwszą godzinę, dwie. Tam patrzyłam może, jak to też się trochę nagrywa, z czym właśnie też miałam problemy. No ale dobra, w końcu udało mi się. Jesteśmy. I lecimy z nową serią, oczywiście z grą jak najbardziej nowiutką. I to bierzemy ten tryb podstawowy, oczywiście. Jak się domyślacie, na najniższym poziomie trudności, co tam sobie żałować będą. Myślę, że tak jest dobrze, żebyście też coś tam widzieli. I tak, już jakieś mądre porady, a teraz chyba się jeszcze zamknę. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Tak, przed wami tytuł oryginału Alien Isolation. Jakże pięknie brzmiący. No i tak, wysłuchaliśmy raportu Replay, którą normalnie uwielbiam. To jest taki wzór typowo mocnej babki, a ja jeszcze się zamknę. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. Commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It
It's a permanent Freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. I tak, dowiedzieliśmy się, że postacią główną, grywalną w tej grze jest Amanda Ripley, czyli córka Ellen z filmów, która to ma u mnie od razu na samym początku już ogromny kredyt zaufania i no, pozytywnego nastawienia. Tak, od razu już z góry ją lubię. Oby tego nie spieprzyła. Nóżki. No dobra. O, jeszcze przez samouczek trzeba będzie przebrnąć, ale może najpierw sprawdzę, jak to się wszystko nagrywa. I zaraz do was wracam. Dobra, nagrywa się to... No, całkiem dobrze. O, już mogę się zalogować. No pewnie, pierwsza rzecz, jaką robimy po przebudzeniu. A co tam? Oczywiście nie Facebooczek, a coś bardziej prymitywnego i... O, kucik, jakiś ptaszek czy coś. Wiecie co? Bardzo podoba mi się to miejsce. To jak to jest zrobione... Uuu, jakiś zawodnik sumo. Mamy cel ubrać się. Szkoda, że nie w drugą stronę. Jakieś gazetki, łóżeczka. Tu co? Aha, taka kosmiczna wersja ścielenia łóżka. No dobra. I tak, mam pewnie... Wow, światełko, nie strasz mnie. Tutaj mogę wejść. Na razie nie bardzo mogę biegać, więc no będziemy się trochę... lec po pomieszczeniach. Już do czegoś tutaj zaglądamy. Dobra, jakby co, polecam przerywanie, znaczy zatrzymywanie filmu i czytanie dokładne. A to co, jakiś łapacz snów czy coś? No, bo ja będę raczej większość rzeczy czytać poza nagraniem. Tak, te łapacze snów, kurde, motyw na tatuaże ostatnimi czasy bardzo popularny. Jakbym miała komuś tatuować łapacza snów, to raczej bym dziada z siatką na motyle i takie coś łapiącego gwiazdki czy coś zrobiła, ale dobra. Tutaj robimy to, w czym jestem w grach najlepsza, czyli zapis. O tak, trochę nie podoba mi się to, że to tyle trwa i że no jednak mamy konkretne miejsca. Właśnie na ten zapis. O, mogę coś przeszukać. Czyli mogą jeszcze szafeczki przeszukiwać. No dobra, dobra, to nie zawaham się tego robić. A to? Aha, dobra, takie, czyli nic. No i się ubieramy. Okej. Nie będzie pięknych widoczków w lustrze. Okej. A tu? No dobra, prysznic to może trzeba było wziąć przed ubraniem się, ale nie kłócę się z logiką gier. Dobra, czyli rozumiem też, tam już nie ma czego szukać. Idziemy dalej. W poszukiwaniu... No właśnie, czego? Tu mogą zajrzeć, mogą wejść, nie mogą. Tam coś jest, tutaj też coś widzę. No dobra, zobaczmy. Uj, ktoś tu sobie stoi. Przeczuwam dialog. Kolejny. Czy kolejny? Kolejne jakieś scenki. Ah, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you.
I was just inspecting the Torrens facilities, a well-maintained ship. I realize it's a very similar model to... The Nostromo? Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. Dobra, czyli od razu mamy jasno postawiony cel. O, myślałam, że to jakaś figurka czy coś, a tu nie. Dobra. To znalezienie kogoś nie wydaje się niczym trudnym, ale najpierw właśnie jeszcze po pomieszczeniu, jakbym... O, mogę to użyć? A co mi to zrobi? Aha. No co, ja sprzątaczkę będę udawać? No chyba nie. Dobra. Męczy to, że nie mogą biegać na razie, ale to się zmieni z czasem, rzecz jasna. Dobra, tu jakieś, co, walizki jakieś? A, myślałam, że może coś do posłuchania, do zobaczenia, a tu nie. No i tak, ostatnio właśnie takie klimaty mi się... Wow, teraz to się wystraszyłam. Takich statków kosmicznych jakoś mi się akurat podobają ostatnio. I właśnie podoba mi się, że niby taka zaawansowana technologia, ale jednak jest zachowana... jakby to powiedzieć, ta rzeczywistość filmowa, to znaczy jednak te parę lat wstecz i jakby właśnie takie nowoczesne na tamte lata, a nie nowoczesne na te dzisiejsze i naprawdę fajnie to wygląda. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. A tej co? I doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? Mam nadzieję, że nie będę musiała go znowu szukać i znowu z nim gadać. All personnel to the bridge, approaching Sevastopol station. Co, nie mogą się żadną kawą ani czymkolwiek poczęstować? Szkoda. Dobra, to przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść. Od razu na odprawę. A co tam? Dziarsko, dziarsko, Taylor, proszę. No, słucham panią. Nic? Dobra, jak nic, to nic. Idę sobie sprawdzić to pomieszczenie. Może coś ciekawego znajdą. O, widoczek jakiś nudny trochę. Albo i nie taki nudny. Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? Dobra, to zaraz po dokumentacją. Ja sobie jeszcze... Aha, tutaj tak nie wejdą. Mogę jeszcze zerknąć co ciekawego tutaj? Dobra, widoczki z drugiej strony, tym razem na nic. No, jakiś nierozmowny pan. Też mi nic nie powiesz. No dobra, zgarnijmy te papiery. Gdzie one są? Tu? Okej. Nie mogę przeczytać nawet. Ale mogą coś obejrzeć, aby ze mną. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed.
I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Przeczuwam kłopoty. The station's comm seem pretty screwed up, so I fitted Samuel suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Depressurizing. Tak się zastanawiam, czy na taką zwykłą, czystą logikę nie lepiej byłoby, gdyby jednak Taylor została, a nie ładowała się z nami? No bo w sumie tam sytuacja jest taka dość niepewna, prawda? Mamy przesrane. Znowu jakieś rady? A, nie. Dobra, przez moment myślałam, że jakiś kolejny filmik się włącza, to jednak... Nie. Chyba, że jednak. A nie wiem. Kręci się kółko, kręci. A może się wreszcie zakręci? Świetnie. Podoba mi się ta perspektywa zza tego hełmu. Może troszeczkę to przytłacza i jest pewnym ograniczeniem widoczności, ale naprawdę realistycznie to wyszło. Mam znaleźć pomoc, że co? Co? O, przebierz się, Amanda, jak typowa kobieta. Co by się nie działo? Najważniejszy jest strój, moi drodzy. Tak, trzeba się przebrać. A tam wszystko inne. Nie no, żartuję, żeby nie było. Dobra, pomoc. W takim miejscu. Ciekawe, kto ma nam niby pomóc. Może taki wielki, czarny i z ogonkiem. Nie no, nie chcę wam tu spoilerować. Chociaż nie wiem, czy można zaspoilerować pojawienie się obcego w obcym. Zapisuj w punktach. No tak. Właśnie to... O, to sobie coś wezmę. Jest i zapis, ale to za chwilę. Najpierw bym chciała te pomieszczenia wszystkie jakoś tak ogarnąć. Może coś gdzieś znajdę. O, rany. O nie, spoko. Coś się dzieje złego. Ogień w zamkniętych przestrzeniach i takich małych pomieszczeniach. To zły znak. Teraz tu nic nie ma. No dobra, to może jednak zrobię ten zapis, żeby tak się pewniej poczuć.
Ojej, to też trochę trwa. No i właśnie to jest męczące, że te zapisy są tylko w pewnych miejscach. Ja wolałabym, gdyby, nie wiem, gra była napchana autozapisami i to takimi dość częstymi. Dobra, czy tutaj coś jest? Widzę, że mogę tutaj wejść, jednak tu jakieś ciemności panują. A, to po prostu przejście z drugiej strony. No dobra. Tak, takie statki kosmiczne to istne labirynty. Niestety, w dodatku ten jest zagracony strasznie. Lepiej bym tego nie ujęła. Zaraz, czy ja mogę... O, dobra, mogę tu wejść. Czy ja... dobra, już zapomniałam, że tutaj jest taka polityka przechodzenia przez wszelkie przejścia i w ogóle. To znaczy, nie, że kucamy sami i przełazimy, a właśnie wykonujemy taką interakcję. Ale to fajnie, też zrobili te jakieś, nie wiem, dymy, mgły, lampki. Naprawdę, wizualnie gra wymiata. Znaczy, w sumie, jeśli mam być szczera, to ciężko o grę w tych czasach, która by graficznie na mnie wrażenia nie robiła, bo one się raczej pod tym względem prześcigają. Ale ta, nie dość, że jest ładna, to bardzo klimatyczna. No przynajmniej ten początek taki już wygląda, że nie jest to byle co. Dobra, tu mogę zejść. Okej, tu jakiś czujnik. Ciekawe czego. Dobra, na razie widać się nie dowiem, ale mogę jeszcze tutaj pogrzebać. Co ja tu odkryję, co? Folder uszkodzony, no dobra. Tutaj o zamknięciu stacji. Tak, jakie to typowo ludzkie, nie sądzicie? Że od razu, nie? Kradzieże jakieś, dobra, i ten też jest uszkodzony. No to, dobra, ja chcę z tego wyjść. Tak, że trzeba jeszcze załogę informować, żeby nie rozkradali. O Boże, co? Ej, no nie! Tak miało być? Dobra, najwidoczniej... Tak, ale życie troszeczkę mi spadło. Nie lubię takich sytuacji, nie ukrywam. Dobra, raca. Okej. Aha, takie coś mamy w ekwipunku. Co? Ale ja nie chcę teraz racy używać, ja jeszcze coś widzę. Co mam z nią niby zrobić? Może jakby co, użyję ją jako pałki, straszaka na przeciwników. Będę nią wywijać niczym mieczem. O, mogę przejść tu albo tam? Dobra, to idę sobie tędy. No, drabinka. Czyli jednak tam trzeba było iść, ale najpierw jeszcze sprawdzę. Może tu coś ciekawego? Nie wiem, coś co... O Boże, Boże, co jest? Gdzie? Wszystko się tu rozsypuje niestety, ale widzę walizkę. Dobra, wszystko zgarniam tutaj. Części. One mogą się pewnie z czasem okazać na wagę złota. Dobra, tu nie wejdę. Aha, czyli tylko po rzeczy przyszłam. Tylko albo aż. W zasadzie to jeszcze nie wiadomo. Dobra, tutaj chyba mogłam jakoś wejść. No właśnie. Czyli tak, tędy. O wow, już graficiarze się zabawili. No pewnie. Tylko co, ktoś pewnie przestał tak kontrolować załogę, to już sobie pozwalają na jakieś bazgroły. Dobra, jest drabinka ku światłości. Ale myślę, że jest to też dobry moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że mimo, że to taki no... bardzo wprowadzający początek, to że i tak wam się podobał. Na razie z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć!